Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiecie co, dzisiaj nie będzie odcinek z jakimś karmieniem i tak dalej, czy z pokazywaniem zwierząt. Czy zwierzęta wam pokażę, ale w konkretnym celu, dokładnie te 5 sztuk pająków, które tutaj są. Są to brachy pelmy, same brachy pelmy. Także bardzo was proszę, obejrzyjcie odcinek od początku do końca, ponieważ w dzisiejszym odcinku nie zależy na subskrypcjach, na polubieniach, na komentarzach. Zależy mi na tym, żebyście pomogli osobie, która walczy z ciężką chorobą. I o to też jest mój apel, tak? Także króciutkie intro i polećmy. Moi drodzy, i mowa jest tutaj o naszym koledze, który tak samo jak ja, jak wy, pasjonuje się terrorystyką, dla którego jest to hobby i daje naprawdę dużo radości. Natomiast mowa tutaj o Piotrze, który, słuchajcie, no, walczy z bardzo poważną chorobą, gdyż walczy z nowotworem złośliwym. Ma guza mózgu glejaka gwiaździaka. Pierwszy raz w ogóle słyszałem, że coś takiego istnieje. Może gdzieś tam się o uszy obiło, ale doczytałem co nieco. Naprawdę jest to ciężka choroba. No i też postanowiłem spróbować pomóc, tak tylko jak będę mógł. I w ramach tego, słuchajcie, aby dać Piotrowi szansę na wygranie z tą chorobą, gdyż jest potrzebna dana kwota pieniędzy. Już trochę tych pieniążków jest uzbieranych, ale nadal na tą chwilę dalej ich brakuje. Także ja też mam tak, że słuchajcie, wierzę w jedność, tak? Wierzę w to, że ludzie potrafią sobie pomagać. No bo wiecie, no, tak jest tak, że no, umówmy się, jedno 10 zł wpłacone coś zmieni, ale niewiele. Ale jeżeli to 10 zł płaci osób 100, 200, 300, 500, 1000, to nagle robi to robotę, tak? Nagle się zbiera konkretna kwota, która jest potrzebna na operację, na pomoc, na wszystko i damy wtedy wszyscy razem radę, tak? Także jeżeli macie dobre serce, a wiem, że macie, bo skoro kochacie zwierzęta, to musicie mieć, pomóżcie razem ze mną tutaj pomóc Piotrowi w wygraniu z chorobą. I w związku z tym link do wrzutki do wpłaty pieniążków na ten szczytny cel zostawię oczywiście w opisie. A z mojej strony, słuchajcie, mam 5 brachy pelm. Jest to brachy pelma Boeck May, brachy pelma Hamori, brachy pelma Emilia, brachy pelma, w sumie to już Lictocat albo Pilosus Honduras oraz Lictocat Vagans. Jest to 5 pajączków, które rozlosuję między osoby, które z tego filmu wpłacą jakąkolwiek kwotę, wiecie, tyle, ile będą po prostu mogli, w link, który jest poniżej, i wyślą do mnie potwierdzenie na maila też podanego poniżej, o dokonaniu takiej wpłaty. Tak jak mówię, wpłata jest oczywiście dobrowolna. Jest to, nie ma tam jakiejś kwoty, którą musicie wpłacić. Każdy wpłaci to, co może. Natomiast tutaj nie liczy się nic tak naprawdę, tylko liczy się pomoc koledze z naszego fachu. No umówmy się, każdy mógł być w takiej sytuacji, każdy może takiej pomocy potrzebować. I wszyscy o tym doskonale wiemy, że gdy potrzeba, potrafimy się zorganizować i potrafimy pomóc. Także te 5 pajączków wyląduje u 5 osób, jednych z 5 osób, które dokonają wpłaty i wyślą do mnie potwierdzenie na maila. Jest to bardzo ważne, dlatego też postanowiłem oddać je w ramach właśnie pomocy tutaj Piotrowi. Także pomóżcie mi, pomóżcie Piotrowi, a swoje pajączki jeszcze obejrzymy z bliska. Wiecie, no tak, żebyście też wiedzieli, co macie do tego wylosowania ewentualnie. To tak jak tutaj było mówione, tu mamy Lictocat Vagans. Wiecie co, no to już nie są też małe pajączki. Już są naprawdę takimi fajnymi sztukami. I no na pewno będą cieszyć już oko.
Zwłaszcza, że no wiecie, no, od L1 do tego stadium, co tutaj jest, no to jednak się trochę trzeba naczekać, nie? Spróbujemy mu coś podać. Może będzie chciał zjeść, może nie. Zobaczymy. Kurczę, miało, widzicie, nie być karmienia, no ale jak już jest otwarty, no to... No to, że i zjadł. Też ta dupka taka pełna. No i co? Będzie coś? Coś niechętnie. No nic. Chyba jednak nie będzie jadł. Dobra, oglądajmy dalej. To jest drugi pajączek, Kliktokat albo Pilosus Honduras. Też już fajna sztuka, jak widzicie. No jest na pewno też co pooglądać. Oczywiście, wiecie, no tutaj w tym pojemniku nie bardzo miała miejsce to, żeby się zakopać gdziekolwiek. No, gdyby tylko miała taką możliwość, na pewno by tak zrobiła. Też spróbujemy jej coś rzucić. No i fajnie, tu chociaż nie było z tym problemu. Tak wygląda. Zresztą wiecie, no to jest też tak, że jak ktoś ogląda moje filmy, to doskonale zna te pająki, także to jest takie pokazywanie w tym momencie, tak, tak, już pro forma. Ale ładna sztuka, idealna na początek przygody, więc na pewno, jeżeli ktoś będzie miał okazję dostania akurat tej sztuki, na pewno będzie zadowolony. Bo to widzicie, bo to jeszcze jest jedna kwestia, a mianowicie taka, że słuchajcie, tutaj przy tych wpłatach nie będzie żadnego losowania, znaczy nie będzie żadnej hierarchii, w sensie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. Tutaj po prostu wybiorę 5 osób losowo, tak jak i 5 osób losowo dostanie pająka. Po prostu. I dowie się o tym dopiero wtedy, co dostał, jak dojdzie paczka. Oczywiście, tak jak mówię, zastrzegam sobie prawo do ewentualnej jeszcze jakiejś rozmowy z osobą, no bo też osobie, która będzie nieodpowiedzialna, no słuchajcie, no nie będę mógł oddać pająka, no taka jest niestety prawda. Bo żeby nie wyrządziła sobie krzywdy ani zwierzakowi, także tak to, moi drodzy, wygląda. No skoro już jesteśmy dalej na wizji bez żadnych cięć, no to otwórzmy kolejny pojemnik, puszkę Pandory. Tu mamy kolejną brachypelmę. Jest to, słuchajcie, brachypelma Boech Mei, którą też myślę, że bynajmniej po części znacie. Też i spróbujemy coś tutaj rzucić, bo to nie wiem, jak ona tam z tym będzie. A, to za duże chyba. No nic, skoro ten jest za duży, może mamy jakiegoś mniejszego. Coś tu jest. No i złapałeś? Złapałeś czy nie złapałeś? To teraz to ja już nie wiem. Chyba nie złapałeś. A może złapałeś? Nie, chyba nie. No nic, idziemy dalej. Tutaj spróbuję znaleźć już później po nagraniu jakiegoś mniejszego drewnojadzika dla tego pajączka, bo jeszcze mamy dwa pajączki do obejrzenia, też myślę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo jak długo, także lecimy. Mamy kolejną sztukę pajączka, jest to brachypelma Hamori, czyli taki klasyk, ikona w sumie terrarystyki, jeśli chodzi o ptaszniki.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Spróbujemy jej coś rzucić. Też nie chcę. No nic, ale też widzę taka dupka duża, jeszcze wyczesana, więc pewnie będzie jakaś wylinka niebawem. Ale tak, to mamy kolejnego, słuchajcie, pajączka Brachypelma hamori. Też fajna okazała sztuka. Myślę, że też się podoba. Już nie małe, więc każdy będzie zadowolony. No jak widzicie, u mnie pająki mają dobrze. Raczej zresztą nie tylko pająki, węże też. Wszystko jest dobrze pokarmione i dbane jest przede wszystkim, nie? Czyściutko w pojemniku, zero jakichkolwiek resztek jedzenia, zero niczego, więc. I tutaj mamy, słuchajcie, pajączka ostatniego. Jest to Brachypelma Emilia. Też zobaczymy, jak tu będzie z jedzeniem, bo nie mam pojęcia. Może zje, może nie. Nie, też nie chcę, więc też może być jakaś wylineczka. No cóż, to nie dajemy, jeszcze mi uciekła z kadru. Brachypelma Emilia, też nie mała. I to jest, słuchajcie, prawdopodobnie samiczka, bo z pozostałymi nie wiem, muszę posprawdzać. Natomiast tutaj mamy prawdopodobnie samiczkę, także też fajnie. A cała reszta no, się już okaże. Także słuchajcie, na tym kończymy ten film. Także jeszcze raz apeluję, pomóżcie, jeżeli tylko możecie. Nie zostawię też Was bez jakiejś tam nagrody, w sumie, jeżeli można to tak nazwać, za pomoc, za chęć wsparcia i z dobroci serca warto pomagać, zwłaszcza, że jest do tego możliwość i naprawdę nie trzeba dużo wpłacić, aby pomóc, bo tak jak mówiłem, jak wpłaci nawet to 10, 20 zł, 100, 200, 300, 400, 500 osób, to nagle się robi już fajna kwota, więc zachęcam do tego. Sam oczywiście uiściłem pewną opłatę, także póki co dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.